to się jawnie, zatem przyłożę, może pan nagrywać. No, proszę wstać, tak? Wrok ogłasza się, wszyscy stoją. Wrok gminy Rzeczpospolitej Polskiej, Sąd Okręgowy w Gdańsku, w składzie to obecny po rozpoznaniu sprawy Krzysztofa Kornatowicza, oskarżonego przez artykuł 57 paragraf 1 Kodeksu Karnego Skarbowego na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku na Gdańsku z 31 października 2018 roku w sprawie 11447/18 orzeka. Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy zasąd od oskarżonego ze Skarbu Państwa kwotę 250 zł, tytułem opłaty za drugą instancję oraz obciąża go pozostałymi wydatkami postępowania w kwocie 20 zł. Proszę usiąść. Sąd poda teraz istne motywy wyroku. Apelacja oskarżonego podlegała jedynie rozpoznaniu w takim zakresie, w jakim oskarżony ją sformułował w terminie 14 dni od momentu, kiedy otrzymał wniosek o uzasadnienie. To jest pierwsza zasadnicza okoliczność. Kolejne pisma, które oskarżony uzupełnił do akt sprawy, nie wywoływał już skutków prawnych, ponieważ apelacja, tak jak wskazałem na wstępie, powinna być wywiedziona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o uzasadnienie. Tyle na ten temat. Jeśli chodzi o zarzuty. Rację ma niewątpliwie oskarżony, że przepisy i w ogóle zgodnie z modelem postępowania przedsiębiorców. Tak akurat się składa, że przewodniczący składu orzekającego ma stopień naukowy doktora nauk prawnych i na egzaminie doktorskim zdawał ekonomię. Ekonomia jest jego powiedzmy konikiem. Ma świadomość wszystkich poglądów ekonomicznych na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku oskarżonego nie bierze on pod uwagę jednej rzeczy. Otóż jeżeli oskarżony składa deklarację od drugiego kwartału 2015 roku do czwartego kwartału 2017 roku, gdzie odlicza podatek zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w deklaracji wskazuje zakupy na kwotę 48 604 zł, przy sprzedaży netto 131 805 zł, a miesięczne obroty netto rzędu 3670 zł minimalne, 22 278 zł maksymalne. I wskazuje na to sąd rejonowy, że przy takich wielkościach sprzedaży zapłata podatku VAT w wysokości niecałe 20 000 zł w tym znacznym okresie, zapłata ryczałtu za podatek dochodowy, nie były to wielkości takie, które to oskarżone uniemożliwiały. Rację ma oskarżony, że przepisy konstytucji i innych aktów prawnych powinny tak regulować działalność gospodarczą, aby człowiek mógł ją w stanie prowadzić. Natomiast w przypadku oskarżonego nie zapominajmy, że oskarżony w ogóle podatków nie płaci w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. To jest istotne, no, co wskazuje sąd rejonowy. Ja dokonałem matematyki. Dobrze, proszę pana, sąd pan nie przerwał w momencie, kiedy pan składał swoje zdanie, proszę mi dokończyć. Jeżeli człowiek, który prowadzi działalności gospodarczej, nie płaci w ogóle podatku, a tą działalność prowadzi, no to proszę się również na rynku skonfrontować z podmiotami gospodarczymi, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatki. Płacą podatki, bo gdyby prowadził każdy tak działalność gospodarczą, jak prowadził oskarżony, to żadna działalność gospodarcza nie byłaby działalnością konkurencyjną. A znakomicie pan sobie zdaje z tego sprawę, że zdrowa, uczciwa konkurencja jest jedną z zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też sąd uznał, że apelacja oskarżonego nie była trafna, w każdym razie nie mogła prowadzić do zmiany zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienia oskarżonego od popełnienia zarzuconego mu czynu. Jednocześnie sąd wskazuje, że wyrok jest prawomocny, uzasadnienie nie będzie sporządzane z urzędu, nie przysługują w niego rozliczane środki odwoławcze. A ponieważ kodeks postępowania karnego i kodeks postępowania sprawowego raczej takich nie przewiduje po prostu. A jeżeli strona jest niezadowolona, czy może otrzymać uzasadnienie w ten sposób, że w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego złoży stosowny wniosek na piśmie, czy wnosi o uzasadnienie w całości, czy w części. Na ten moment dziękuję. Czy można słowo kończone? Proszę pana, słowo końcowe proszę powiedzieć po samym. Tak, to wszystko. Dziękuję. Bibliotecy nie płacą. Obce. Ale pan nie bardzo to rozumie. Proszę. No to wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czego się innego nie spodziewałem. Jestem w polskim sądzie przecież.
Dobrze. Już panie Kornatowicz, już pan ma decyzję sądu. Odwołania od tego już nie ma, to druga faza, czyli po prostu w apelacji. Nie ma odwołania. Nie ma od sądu apelacyjnego. Tak, odwołania, to jest ciekawostka. Druga sprawa, sąd mówi, że dla konkurencyjności wypada, żeby podmioty gospodarcze płaciły podatki. Otóż znamy całą masę obcych nacji przedsiębiorców, w tym cały obcy handel, który zmonopolizował polski handel, który w ogóle nie płaci podatków. Dużym podmiotom gospodarczym umożliwia się obchodzenie danin, a do małych sąd twierdzi, że muszą płacić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, oczywiście sam brak odwołania od wyroku wszechmocnego sądu. To jest karygodne. Sąd będzie łamał prawa międzynarodowe i polską konstytucję i jednocześnie obywatel nie będzie miał prawa zaskarżyć takich wyroków łamiących konstytucję i łamiących prawa. Szok. Może pan wnieść tylko kasację, mogę panu podpowiedzieć, ale no musi pan, tak jak to powiedział sędzia w tej chwili na razie, uzasadnienie wyroku wystąpić na piśmie w ciągu 7 dni. A znaczy, czy pan ma zamiar dalej walczyć z polskim wymiarem niesprawiedliwości? Z polskim wymiarem trzeba walczyć na arenie międzynarodowej, bo polski wymiar ma gdzieś, tam gdzie świetlistość nie dociera, przepisy prawa polskiego i przepisy praw człowieka. Mają gdzieś te przepisy. Oni są prawem, sądem i wszechmocni są. To jest właśnie tyle, co my możemy zrobić. No w Polsce obowiązuje polskie prawo, a jakie ono jest, dzisiaj się przekonaliśmy. No tak, nie tylko dzisiaj. Cały czas się przekonujemy, że obywatel jest traktowany z ojkofobią, czyli z nienawiścią do polskiego narodu. Obcym umożliwia się niepłacenie danin. Maluczki ma płacić, bo on tam miał obroty. Ja w swoim piśmie wykazałem... Pokazano, że miał pan obroty, sędzia twierdzi. Ja wykazałem w swoim piśmie, w matematyce rozłożyłem ją na atomy pierwsze, gdzie wykazałem, jakby to wyglądało, gdybym ja te daniny zapłacił. Ale panu część pana apelacji nie uznano, bo pan po terminie to złożył. Sprawnie tego nie było brane pod uwagę. Tak mówił sędzia. Jak ja zachowałem termin złożenia apelacji, to mogę tą apelację rozbudować. To pan uzupełnia. Tak, uzupełniam. Ale tego już nie wzięli pod uwagę. W ogóle po co oni wzywają obywateli? Nie powinni w ogóle tutaj obywateli wzywać, tylko przysyłać im wyroki do domów. I chyba tak będzie. Bo nie, przyszlą panu do domu na pewno też, jeżeli pan... To nie są sądy polskie, tylko to są sądy na Polaków. No rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Życzę panu powodzenia w dalszej walce. Będzie pan walczył? Oczywiście, że będę walczył, bo ja mam rację, ja mam prawo, ja mam sprawiedliwość za sobą i mam prawa nawet za sobą. Tylko nie mam przeciwko... Mam przeciwko sobie cały aparat niesprawiedliwości w Polsce. No właśnie. Pozdrawiamy wszystkich. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński i... Krzysztof Kornatowicz. Pomorska Telewizja Narodowa.